my dzisiaj chcemy zrobić, co ja bym chciał z wami zrobić, to stworzyć muzykę, która jest bardzo nasza. Wynika z naszej wrażliwości, z naszego życia, z naszych frustracji, z naszych miłości, z naszych pasji, z naszych niedociągnięć, z różnych rzeczy, które konstytuują was jako muzyków i ludzi, korzystając tylko z melodii, które mogą dzięki temu, że są po prostu przebiegiem dźwięków w czasie, mogą osiągnąć taki uniwersalny wymiar. I na tym mi zależy, żeby taki wyraz miały te nasze utwory. I naprawdę, uwierzcie mi, te melodie o tym mówią. Czyli one są jak opowiadanie historii. Zobaczcie. To S, czyli to byś zagrała na przykład C najpierw, C mol. Pograj. Super, tak. To są pieśni bez słów, często to są monodie, dość proste do zaśpiewania, ale one w swojej strukturze dynamicznej czy dramaturgicznej, one zawsze w jakiś sposób idą do góry, osiągają jakiś pułap, nazwijmy to ekstazy, czy szczęścia, czy radości, ale potem opadają i obcują z tym kalibrem uczuć przeciwnych, czyli też są bardzo nostalgiczne, smutne i często też depresyjne. I poprzez ten ruch melodii i też kulturowego, nawet takiego filozoficznego, klasyckiego dążenia poznajemy pełne spektrum zarówno tej muzyki, jak i właśnie wydźwięku emocjonalnego. Wymiar taki komunikatywny muzyki wynika z procesu jej powstawania i mi zależało na tym, zresztą bardzo szybko to osiągnąłem, na stworzeniu takiej metafory relacji społecznych. Poza tym, że są to muzyczne relacje, to żeby gdzieś każdy muzyk słuchał siebie wzajemnie jak w rozmowie, że jeśli ktoś coś mówi, to nie zagłuszamy go, dajemy mu wybrzmieć, dajemy mu się wypowiedzieć, potem odpowiadamy, że to wszystko jest reaktywne i to wszystko jest rozmowa i każda ingerencja nasza w dźwięk znaczy dużo i komunikuje dużą treść, więc na tym mi zależało i z nimi właśnie, z Sejneńczykami, ja to mogę dużo szybciej osiągnąć, bo oni też w ten sposób myślą, pracują i budują taką społeczność relacyjną, która jest oparta na jakichś fajnych wartościach, i też na relacje społeczne, byciu rodziną.
Orkiestra Szeńska w Obradniczach.